zaczęłam pisać haiku na wiosnę 2011. A ja w sierpniu 2011, znaczy próbowałem, tak, ale to 2011 to roku, tak? I spróbowałam wysłać do na japoński konkurs we wrześniu haiku. Ponieważ to był konkurs jakby upamiętniający Issę, takiego piewcę istnień najmniejszych, między innymi o żabach, o ropuchach pisał, więc ja postanowiłam napisać coś o żabie i napisałam żaba w moim ogrodzie książę incognito. W zasadzie zapomniałam już po tym, jak wysłałam i za bardzo zresztą na nic nie liczyłam. Kolega z Gdańska, też Hadzin, przysłał mi maila, gratuluję ci wygranej w konkursie. No, wielkie zaskoczenie i wielka radość oczywiście, bo po pół roku pisania haiku to wielki sukces. No i później udało mi się jeszcze rok później w tym samym konkursie, a w kolejnym roku w innym japońskim konkursie. No zobaczymy, co teraz ten rok przyniesie, bo no, wysyłamy regularnie i zależy nam na tym, żeby w japońskich konkursach odnosić sukcesy, bo to jest największa nagroda dla Hadzina.